Cześć, witajcie z tej strony Grid79. Dzisiaj chciałbym sprawdzić małe niedociągnięcie gry, które może pomóc wielu osobom chcącym dostać się do centrum galaktyki, a którym nie chce się przez kilka lat skakać z układu do układu. Także wpierw zobaczmy sobie, gdzie jesteśmy. Żeby to zrobić, musimy wejść sobie w mapę. Jak widzicie, do rdzenia mam 720 tysięcy lat świetlnych, czyli tak troszkę daleko. Raczej nie chciałoby mi się napierniczać z buta. Polecimy sobie teraz do portalu. Jeżeli nie wiecie, jak go znaleźć, w tym miejscu wrzucę link do filmu, jak to zrobić. Ty, przestań mi tu. Co, rzutawca mi się zrobił pojazd podziemny. Teraz tak, pierwsze dwa sposoby, jakie słyszałem, jest to wpisanie samych pierwszych lub samych ostatnich znaków. Zerknijmy sobie. Teoretycznie, jeżeli wam się pojawi taka informacja, błąd Atlasa, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. No dobra. Gdzieś jesteśmy, jest zimno. Ktoś tu się nawet wybudował. Całkiem dużo ktośów tu się, widzę, wybudowało. No dobra, ale podlećmy sobie i zobaczmy, ile mamy do centrum galaktyki. Szczerze mnie to intryguje. Spójrzcie na to, 5000 lat świetlnych. Że tak naprawdę trzeba przyznać, żabi skok. No, powiem wam, jestem zaskoczony. Ale nic to, sprawdźmy, czy zadziała to tak samo z samymi ostatnimi. Jesteśmy z powrotem.
powrotem na mojej planecie, także podejście numer 2, tym razem samo ostatnie znak. Dane, wylądowaliśmy gdzie indziej, pomimo że w obu przypadkach był błąd Atlasa. Ciekawe. No dobrze, nie, po to tu jesteśmy. Sprawdźmy, jak daleko mamy do centrum tej galaktyki. No i znowu do rdzenia około 5000. Czyli co? Wychodzi na to, że działa. Także jeżeli ktoś szybciutko chciałby dotrzeć do centrum galaktyki, wpisujecie pierwsze lub ostatnie słowa i jesteście żabi skok. Działa to podobno w każdej jednej galaktyce. Możemy sprawdzić, czy na przykład zadziała to... Czy zadziała to w drugiej galaktyce? Dobra, jesteśmy przy portalu w galaktyce Eisenstein. Czy jak to się wymawia? Nie ogarnę tych nazw. Zobaczmy, jak daleko mamy do centrum. ...705 tysięcy. Jak widzieliście, już nie jesteśmy w Euklidesie, tylko w Eisentam. Odległość podobna jak w Euklidesie była. Zerknijmy sobie, czy to też zadziała.
A coś czuję, że jesteśmy w dobrym miejscu. Za dużo tu bas. No ale się upewnijmy. Widział ktoś mój statek? Jest. Właśnie na statku zainstalowałem sobie same X-y do infranoża i powiem wam, że całkiem teraz wymiata. Normalnie jakby ciągłą wiązką strzelał, a zobaczcie jak wolno idzie przegrzanie, a jak szybko spada. No dobrze, ale nie po to tu jesteśmy. Chcieliśmy zobaczyć, jak daleko mamy do centrum galaktyki. Rdzeń galaktyczny, galaktyka Eizentam, 5400 lat świetlnych. Czyli znowu w porównaniu do 700 tysięcy, z których zaczynaliśmy, jest to kropla. No i co? Z mojej strony to tyle. Wszelkim podróżnikom, którzy poświęcili dziesiątki, jak nie setki godzin, żeby dotrzeć. Mam nadzieję, że trochę ułatwiłem podróż. Mam nadzieję, że za bardzo was nie wkurzyłem, że można to zrobić w 10 sekund. Sam o tym nie wiedziałem, dopiero dziś się dowiedziałem, w zasadzie wczoraj. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie.